No bo nikt nie powie, że reprezentacja Niemiec na poprzednich turniejach miała jakąś fatalną drużynę, która później była tak... zwane mrzonki znowu tych piłkarzy, którzy mają kolejnego trenera, i co mają powiedzieć? No wiesz co, jak ja słyszę, nie, po dwóch treningach, że po dwóch treningach i po wyjeździe do Stanów, gdzie oni byli w samolocie... To nie mogą zbudować godzin. Atmosfery? No nie, no mogą, no ale stary, no co, po tygodniu? No co, u Flika nie było, Flik przyszedł, to też mówisz, że super zbudował atmosferę, po no, tym jak nie atmosfery nie było po Lwie. No, nie kojarzę aż tak pozytywnych komentarzy, jakie teraz udało się wyłuskać od szczególnych piłkarzy, no od trenera też. Ciągle to samo. Kamiński też mówił, że teraz u Probierza to taka zajebista atmosfera, że w ogóle on by chciał być cały czas na kadrze, a w ogóle... Słuchaj, możesz nie mówić nic, a jeżeli nikt ich nie przymusza i nie przypala... lepiej nie mówić nic, niż mówić głupoty. Niech powie to po dwóch, trzech miesiącach. Ale dlaczego mam mówić głupoty? Jeżeli czujesz, że coś jest i takie masz odczucia, to masz czekać, a nie, to jeszcze za szybko. To nie lubię dupowłazów, rozumiesz? Nie lubię dupowłazów. Od razu muszą wyjść przed kamerę powiedzieć, że co, no nie, no super, od razu po drugim treningu to już my widzieliśmy, że to w ogóle idzie w tak super kierunku, że wow. A dlaczego? Jest super. No na razie niech odczekają, bo po tej mizerii, którą mieli przez ostatnie pół mizeria roku, była, jest no to może zmiana. Być tylko lepiej. Bo już gorzej w przypadku reprezentacji Niemiec być nie może, bo grali faktycznie kompletną kaszanę. Mogło być tak samo beznadziejnie. Zobacz, tak samo było, jak wziął ich trochę ustawił ich Föller, Rudi Föller, to też potrafili wygrać z Francją. Czyli teraz jest pytanie, czy to aż tak źle, aż taki zły był Hansi Flick, który wygrał z Bayernem wszystko i no, ale nie przekładaj tego na reprezentację. Czy faktycznie zawodnicy wybierali sobie, kiedy chcemy, co chcemy no to i jak Bayernie. Chcemy, prawda? Nie, mówimy o reprezentacji, bo Rudi Föller wziął ich na jeden mecz z Francją i nagle się okazało, że z tą Francją można było zagrać na poziomie reprezentacji Niemiec, a nie... Ty to możesz nazywać dupowłazami, ja tak do tego nie podchodzę.